Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagrałem sobie dzisiaj w Mass Effect wersji Legendary Edition. Mówiąc tak w skrócie, jest to taka specjalna wersja remasterów właśnie tej całej pierwszej trylogii, która to wychodziła dawno temu w latach 2007 do 2012. Jeżeli nie wiecie, jest to ogólnie taka gra science fiction RPG, w sumie jedna z najwyżej ocenianych gier RPG w historii, więc myślę, że warto się tym wszystkim zainteresować. Ja osobiście nigdy nie grałem w oryginał, więc jeżeli chodzi o samą fabułę, to dużo wam tutaj nie opowiem, więc w zasadzie będzie to taki pojedynczy epizod, w którym to będę się skupiał na przede wszystkim na aspektach wizualnych, właśnie jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o tą całą grafikę, opcje, więc tak, mam nadzieję, że będzie to dla was w miarę przydatny odcinek. Cała rozgrywka nagrana w 4K 60 fpsów na PC-cie przy RTX 3080, więc powiedzmy, że praktycznie najwyższa możliwa jakość. Dobra, więc jeżeli chodzi o sam wstęp, to było w sumie na tyle. Przejdźmy sobie do samej rozgrywki, zapraszam! Przekaźnik Arcturus Prime w zasięgu. Zaczynam procedurę skoku. Komandorze. Procedura rozpoczęta. Obliczam czas skoku oraz współrzędne celu. Przekaźnik gotowy. Mam wektor podejścia. Wszystkie stanowiska gotowe do skoku. Silniki sprawne, systemy nawigacji sprawne, pozostałe systemy sprawne, włączono tryb cichego lotu, dryft tuż poniżej 1500K. 1500 to dobry wynik, kapitan będzie zadowolony. Nienawidzę tego kolesia. Nilus się pochwalił, więc go nienawidzisz. Umiesz trafić do wielkiego ucha podczas wizyty w kiblu, tak? I pewnie jesteś z tego dumny. A ja właśnie przeskoczyłem przez pół galaktyki i trafiłem w cel wielkości szpilki. To dopiero osiągnięcie. Poza tym obecność widma to kłopot. Nie podoba mi się, że tu jest i możesz nazwać mnie paranoikiem. Jesteś paranoikiem. Rada współfinansowała ten projekt. Mają prawo doglądać własną inwestycję. To wersja oficjalna. Tylko idioci w takie wierzą. No właśnie, mamy tutaj liczne podejmowanie decyzji. Zgadzam się, przesadzasz. Skończcie gadać. Dobra, będę tutaj złą osobą. Dość! Trwa misja, zachowujcie się! Przepraszam, komandorze. Joker, bo proszę ja jestem tutaj dowódcą ich chyba. Opuściliśmy przekaźnik masy, kapitanie. Systemy maskujące włączone. Wszystko wygląda w porządku. W porządku. Znajdźcie komboje i podłączcie nas do sieci. Chcę, żeby raporty z misji trafiły do dowództwa przymierza, zanim dotrzemy do Eden Prime. To jest, kapitanie. Lepiej się przygotujcie, sir. Nilus już do was idzie. Już tu jest, poruczniku. Przyślijcie komandora Sheparda na odprawę do pomieszczenia komunikacyjnego. Słyszeliście, komandorze? Chyba go wkurzyłeś? Słyszałam. Już idę. Zauważyłeś, że kapitan zawsze jest taki trochę wkurwiony? Tylko kiedy rozmawia z tobą, Joker. No właśnie, więc to podejmowanie decyzji ma tutaj liczny wpływ na fabułę. Jeżeli będziemy tutaj niebezpieczni, surowi dla tych wszystkich podwładnych, no to być może będzie to miało jakiś wpływ na to, jak będą nas traktowali, więc ciekawa sprawa. Mogę tutaj jakkolwiek porozmawiać? Gratuluję, komandorze. Chyba gładko nam poszło. Wybieracie się do kapitana? Chce się ze mną zobaczyć, no właśnie. Idę przekazać mu raport sytuacyjny. Z całym szacunkiem, pani komandor, może wreszcie dowiemy się, co tak naprawdę tu robimy. Dobra, co masz na myśli? Myślicie, że dowództwo przymierza ukrywa coś przed nami? Jeżeli mamy tylko wypróbować systemy maskujące, to dlaczego dowodzi sam kapitan Anderson? No i o co chodzi z tym Nilusem? Widma to elitarne jednostki. Najlepsi z najlepszych. Po co wysyłać kogoś takiego, w dodatku Turianina,
na rutynowy lot próbny. Róbcie, co do was należy, przyjrzyj się temu bliżej, dobra, to będzie jakaś specjalna misja do tego kolesia. Może uda mi się wyciągnąć z niego jakieś informacje. Powodzenia, komandorze. Dobra, więc to było tyle i... A, i w dolnym prawym rogu mamy tą całą mapę, gdzie mamy się dostać, więc zapewne w tą stronę. To jest ten cały Nilus ze wcześniej chyba, więc witam serdecznie. Komandorze Shepard, miałem nadzieję, że przyjdziesz wcześniej. Możemy porozmawiać. Dobra, ale o czym? O czym? Interesuje mnie Eden Prime. Słyszałem, że jest tam pięknie. Nic mi o tym nie wiadomo, nawet nie wiem, co to za miejsce. Nigdy tam nie byłam. Ale dużo o nim wiesz. To symbol dla twojego ludu, nieprawdaż? Dowód na to, że ludzie potrafią strzec swoich kolonii, a nie tylko je zdobywać. A przy okazji uważasz, że jest tam bezpiecznie? Czy istnieje tam jakieś zagrożenie? Może ten koleś wie więcej od nas? Chcesz mnie przestraszyć, widmo? Twój lud nadal jest jeszcze naiwny, Shepard. Galaktyka bywa bardzo niebezpiecznym miejscem. Czy przymierze zdaje sobie z tego sprawę? Chyba czas powiedzieć komandorowi, co my tu właściwie robimy. To nie jest zwyczajny lot próbny. Wiedziałam. Domyśliłam się. Domyśliłam się, że czegoś nam nie mówicie. Mamy zabrać z Eden Prime pewien ładunek. Misja jest ściśle tajna. Dlatego potrzebowaliśmy sprawnych systemów maskowania. W takim razie po co ta tajność? Z pewnością istnieje powód, dla którego nie powiedzieliście mi o tym, sir. To rozkaz z samej góry, komandorze. Informacja przekazywana wybranym i tylko w razie potrzeby. Zespół prowadzący wykopaliska na Eden Prime odkrył jakiegoś rodzaju nadajnik. Proteański. Co to w ogóle znaczy? To jakiś ród specjalny? Myślałam, że proteanie zniknęli 50 tysięcy lat temu. Ich dorobek przetrwał. Przekaźniki masy, cytadela, napęd naszego statku. To wszystko proteańska technologia. To może być grubsza sprawa, Shepard. Ostatnio, gdy ludzkość dokonała podobnego odkrycia, nasza technologia skoczyła do przodu o co najmniej 2 stulecia. Na Eden Prime nie posiadają nawet odpowiedniego sprzętu, żeby zbadać coś takiego. Dlatego musimy przetransportować nadajnik do Cytadeli. To nie tylko wewnętrzna sprawa ludzi, komandorze. To odkrycie może wpłynąć na wszystkie gatunki w Radzie. No, jak sobie widzicie, mamy tutaj naprawdę bardzo liczne odpowiedzi. Ciekawa sprawa. Nie potrzebujemy twojej pomocy. Cieszymy się, że jesteś tu, by pomóc. Wyglądasz na zmartwionego. Może to... Spodziewamy się neutralnie. Kłopotów. Zawsze spodziewam się kłopotów. Musicie wiedzieć, że Nilus nie jest tu wyłącznie z powodu nadajnika. Chodzi o coś więcej. Ma was ocenić, komandorze. Już to widzę. No te agresywne odpowiedzi zazwyczaj są na dole. Powinnam się była domyślić, dlaczego. O co tu chodzi, kapitanie? Przymierze od dawna czyniło starania, by odgrywać większą rolę w polityce międzygwiezdnej. Chcemy mieć coś do powiedzenia w Radzie Cytadeli. Widma reprezentują władzę i autorytet Rady. Gdyby człowiek wstąpił w ich szeregi, byłby to dowód uznania dla zasług przymierza. Niewielu przeżyłoby na Akuzę. Masz zadziwiającą wolę przetrwania. Bardzo użyteczny talent. Dlatego właśnie twoją kandydaturę zgłosiłem Radzie. Dobra, w takim razie ciśniemy kolesia, żeby było ciekawiej, a jeżeli odmówię? Nie lubię, gdy ktoś podejmuje decyzję za mnie. Ta decyzja nie dotyczy tylko was, Shepard. Ludzkość tego potrzebuje. Liczymy na was. Komandorze, muszę sprawdzić wasze umiejętności. Eden Prime będzie pierwszą z kilku wspólnych misji. Będziesz dowodzić oddziałem naziemnym. Dotrzecie do nadajnika i jak najszybciej dostarczycie go na statek. Nilus będzie wam towarzyszyć jako obserwator. No dobra, w takim razie powiedzmy, że jestem gotowy. Proszę i tyle. Proszę wydać rozkaz, kapitanie. Powinniśmy zbliżać się do... Kapitanie, mamy problem. Co jest, Joker? Przekaz z Eden Prime, sir. Proszę spojrzeć. Wrzuć to na duży ekran. Na ziemię! Atakują nas! Mamy poważne straty, powtarzam! Mamy poważne straty! W wielu miejscach! Musimy się ewakuować!
Przeciwnik pojawił się znikąd! Potrzebujemy... Po tym następuje zupełna cisza. Zero komunikacji. Nic. Przewiń do 38,5 i zatrzymaj. Raport sytuacyjny, Joker. 17 minut do lądowania. Brak innych okrętów w rejonie. Wprowadź nas szybko i po cichu. Misja właśnie się skomplikowała. Mała grupa uderzeniowa nie zwróci na siebie uwagi. To najlepszy sposób na zabezpieczenie nadajnika. Zabierzcie sprzęt. Spotkamy się w ładowni. Powiedzcie Alenko i Jenkinsowi, żeby się szykowali. Włączam systemy maskowania. Ktoś tu nieźle kopał, kapitanie. Komandorze, od waszej ekipy zależy powodzenie całej operacji. Ruszajcie w stronę wykopaliska. Co z ocalałymi, kapitanie? Pomoc ofiarom jest celem drugorzędnym. Przede wszystkim nadajnik. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 1. Nilus, idzie pan z nami? Pracuję sam. Tak będzie szybciej. Nilus dokona zwiadu. Będzie przesyłać nam raporty o sytuacji. Poza tym cisza radiowa. Dobra, możemy mu ufać? Nie chcę nadstawiać karku za Turianina, ser. Nilus jest po naszej stronie. Pomoże odnaleźć nadajnik. I chcę, żebyście zostali widmem, Shepard. No dobra, zrozumiano. W pełnej gotowości, ser. Teraz misja należy do was, Shepard. Powodzenia. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 2. Nie, muszę przyznać, że jeżeli chodzi o ten dubbing oraz napisy, wszystko jest tutaj bardzo przyjemne do przesłuchania, do przeczytania, więc... Nie wygląda to dobrze, komandorze. Wróg jest wszędzie. Proszę mieć się na baczności. Często tak w zasadzie bywa w tych zupełnie nowych produkcjach, na przykład teraz robię tą serię właśnie z tego Resident Evil Village, tam w ogóle nie ma polskiej wersji ani w napisach, ani w języku, więc to akurat trochę średnio się prezentuje, a tutaj proszę bardzo, jest język, są napisy, więc to akurat wygląda bardzo przyjemnie. Spokojnie, nie są niebezpieczne. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to wyglądało w tej podstawce z 2007 roku, chyba także tak było. Coś tam właśnie czytałem, że tak to wyglądało. W każdym razie zaraz sobie przejdziemy do samego gameplayu, a być może jeszcze kogoś interesują wszystkie opcje, jakie są możliwe w tej wersji na PC-cie, więc zobaczmy sobie na samym początku ustawienia graficzne. Gramy tutaj oczywiście w 4K, dynamiczne cienie, wszystko w zasadzie zostało włączone, jeżeli chodzi o te opcje zaawansowane. Mamy tutaj takie rzeczy jak efekty ziarna, synchronizacja pionowa oraz jakieś inne rzeczy. Chociaż takie rzeczy jak na przykład tekstury, żeby sobie to wszystko wybierać. Tego akurat tutaj nie ma do wyboru, więc to prezentuje się trochę średnio. Takie mało zaawansowane opcje, ale takie przynajmniej powiedzmy podstawowe. Mamy poza tym jeszcze kalibrację. Można zagrać sobie właśnie na tym HDR. W podstawowej wersji było to niemożliwe, bo wtedy tej technologii w 2007 roku nawet nie było, z tego co kojarzę. No ja osobiście gram tutaj bez HDR-a, ponieważ zazwyczaj są z tym różne problemy, jeżeli chodzi o samo nagrywanie. Dobra, więc co my dalej tutaj jeszcze mamy? Dźwięk to w zasadzie nic nadzwyczajnego. Sterowanie, czyli takie rzeczy jak czułość myszy oraz konfiguracja pada, konfiguracja klawiszy oraz rozgrywka. Czyli, że poziom trudności oraz jakieś rzeczy dotyczące samej rozgrywki. Więc w zasadzie opcje dosyć podstawowe, nic super nadzwyczajnego. Myślę, że w szczególności te opcje graficzne mogły być trochę bardziej zaawansowane, żeby dostosować te tekstury albo ogólnie jakieś, nie wiem, opcje bardziej zaawansowane. No ale cóż, nie ma tutaj jakichś super szerokich opcji i tak to się prezentuje. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o same opcje i przejdźmy sobie może do samego gameplayu. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, więc zaraz.
Już tutaj wcześniej trochę grałem, więc pod T ustawiłem sobie właśnie taki szybki wybór broni. I myślę, że na przykład taka snajperka byłaby całkiem dobra, żeby zaatakować przeciwników z daleka. To akurat nie są jacyś super mocni wrogowie. A jeszcze jedna rzecz. Co tu się stało? Że jeżeli będę zbyt dużo strzelał, no to w dolnym lewym rogu ta broń może się przepalić i... No i to jest w zasadzie takie zatrzymanie tej broni. Trzeba wtedy trochę odczekać. Dobra, więc ciśniemy na pierwszą misję. Co z tego w ogóle wyjdzie? Jest taka gra akcji RPG, połączenie. Klasyczna rozgrywka i tyle. Dobra, w takim razie proszę bardzo, mamy kolejnych wrogów. Czyli w takim razie ci są przede wszystkim dosyć straszni, okej, okay, więc odczekajmy, aż się ta broń ochłodzi i teraz może strzelać po raz kolejny. Więc nie można tak spamować tymi atakami, trzeba jednak trochę odczekiwać i dopiero wtedy. Dobra, w takim razie pomóżmy naszemu. Co się mu w ogóle stało? Już zginął tak szybko? Naprawdę? Przebili się przez tarczę. Nie miał żadnych szans. Zasługuje na pogrzeb, kamany. Dopilnujemy, by został godnie pochowany. Teraz skupmy się na zadaniu. Tak jest, pani komandor. No to takie postacie absolutnie chyba poboczne. W ogóle nawet nie pamiętam, jak się koleś nazywał, tak szczerze mówiąc. Z tych postaci głównych to ten Nirhon właśnie z tej głównej, innej jakiejś rasy. I dopiero wtedy, a jeżeli chodzi o tych pobocznych żołnierzy, to o kurde, co się w ogóle dzieje, jakaś akcja? A mógłbym jeszcze dwóch jednym strzałem na przykład zamordować? Chyba nie ma takiej możliwości. W każdym razie, bardzo przyjemnie się w to wszystko tutaj ciśnie. Mnóstwo trupów. Muszę to sprawdzić. Spotkamy się w rejonie wykopalisk. Gram sobie na tym właśnie 4K 60 FPS-ów i jak posiadam ten RTX 3080, to nie ma tutaj absolutnie żadnych kłopotów, jeżeli chodzi o FPS-y. Wszystko działa ultra płynnie, więc nie ma tutaj absolutnie żadnego kłopotu. Myślę, że optymalizacja została tutaj dobrze wykonana. Nie ma na co narzekać. Ale pytanie, jak to wygląda jeszcze na jakimś, nie wiem, powiedzmy gorszym sprzęcie, może wtedy są jakieś, nie wiem, większe kłopoty oraz na innych konsolach, bo z tego co wiem, wyszło to jeszcze na konsolach, na PlayStation oraz na Xboxie, ale nie patrzyłem tak szczegółowo na testy. What the hell? Jakiego bolca mu wbili? Ale przerażający. No dobra, teraz dopiero szykuje się rozgrywka. O kurde! Ale patrzcie na tą sztuczną inteligencję naszego kolesia. Kurde, strzela tutaj dosłownie w ścianę i tyle. Więc to w zasadzie... Nie ma a zaraz, z kim ja mam tutaj do czynienia? Czyli to jest postać jakaś z mojego zespołu, powiedzmy. Okej, okay, to ciekawa sprawa. No właśnie wcześniej już zauważyłem, że ta postać ma inny kombinezon. A przez chwilę myślałem, że jakoś, nie wiem, może zapomniałem i może to jest główna bohaterka, więc kto to w ogóle jest? Sierżant artylerii Ashley Williams z 212. Wy tu dowodzicie? Mamy zadanie do wykonania. Raport sytuacyjny. Natychmiast. Byliśmy na patrolu, kiedy nastąpił atak. Próbowaliśmy wysłać sygnał SOS, ale odcięli łączność. Od tego czasu walczę o życie. Walczyliście z nimi? Wiecie, z czym mieliście do czynienia? Myślę, że to gety. Gety nie opuściły mgławicy od prawie 200 lat. Skąd więc się wzięły? Gety najwidoczniej przybyły po nadajnik. Wykopalisko jest niedaleko stąd, za tym wzniesieniem. Nadajnik wciąż może tam być. Dobra, w takim razie zabierz nas tam. Chodźcie z nami, Williams. Potrzebujemy tego nadajnika. Tak jest, pani komandor. Czas się odegrać. Ruszamy. Nie, podoba mi się ta rozgrywka, tak szczerze mówiąc. I mamy teraz kolejną osobę w ekipie, się okazuje. No dobra.
Więc tutaj mamy bardzo liczne podejmowanie decyzji. W końcu tego okopu. Weź wszystkie przedmioty, bo moglibyśmy tutaj tak podjąć decyzję, że ona by została w tym miejscu i by po prostu jakieś, nie wiem, zwiady wtedy chyba tworzyła i w zasadzie tyle. Więc w sumie ciekawa rozgrywka. To mi po części przypomina tą grę z... jak ona się nazywała? Od Obsidian Entertainment. The Outer Worlds. Tam również można właśnie było tworzyć własną ekipę i... po kilka osób mieć właśnie w zespole, więc... tam również była duża ilość takiego RPGa oraz... klimat science fiction, więc to jest w sumie dosyć podobna rozgrywka. Znaczy oczywiście to jest taj... prekursor, jeżeli chodzi o ten gatunek. Więc raczej The Outer Worlds... od tego tutaj, powiedzmy, czerpał swoje wzorce, no ale... ja osobiście grałem w ten The Outer Worlds po raz pierwszy, więc tak to się prezentuje. Przy okazji mamy jeszcze do dyspozycji jakieś inne bronie. Kurde, gdzie jest przeciwnik? Kto do mnie strzela? To ten tylko? Dobra, jestem totalnie zgubiony, co się teraz stało. Chyba strzeli do mnie jakoś z pleców i w zasadzie tyle. Przy okazji możemy zawsze wybrać jakąś inną broń, może jakiś shotgun by się tutaj przydał, zobaczymy. To miejsce wykopalisk. Nadajnik był właśnie tutaj. Musiał zostać przeniesiony. Przez kogo? Przez naszych? A może przez Getty? Trudno powiedzieć. Może dowiemy się więcej po zbadaniu obozu. Dobra, w takim razie ruszamy, chodźmy. Ruszamy w stronę obozu. Jest na samym szczycie wzgórza. Nie, to ja się nie dziwię, że ta gra otrzymywała bardzo wysokie oceny z tego czasu. To ma takie liczne podejmowanie właśnie decyzji, że albo możemy tutaj surowo podchodzić do swoich podwładnych, no i wtedy wszystko jest tak super oficjalnie i może nas w końcu znienawidzą, a możemy się tutaj bardziej troszczyć. W najlepszym stanie. To dobre miejsce na zasadzkę. Uważajcie. Dobra, i mamy do czynienia z jakimiś cyborgami, co to w ogóle jest? Jakieś zombiaki, dobra, w takim razie zobaczmy ten shotgun. A to jeszcze jakoś eksploduje, okej. O, jeszcze kolejny, to w takim razie muszę na odległość z nimi walczyć, inaczej nie ma w ogóle szans, więc powiedzmy, że karabinkiem sobie zagram. Tak jest. Aj, to jest zombiak? Na samej górze. Właśnie piszę to wszystko. Taka najgorsza rzecz z tej gry, jaką teraz zauważyłem, znaczy już od samego początku, to chyba sztuczna inteligencja, że te zombiaki po prostu zaczęły biegać w kółko. Też bywają takie części, że na przykład ci nasi jakoś, nie wiem, strzelają w ścianę, coś w tym stylu jak ja teraz. No i prezentuje się to trochę głupio. Więc nie wiem, jak to wyglądało w tej podstawowej części, ale sądzę, że podobnie. Jeżeli już jakieś zmiany mieliby wprowadzać, to zapewne do samej grafiki przede wszystkim. No i mamy tego z innej planety, sojusznika. Saren? To nie twoja misja, Saren. Co tutaj robisz? Rada uznała, że przyda ci się w tej sprawie pomoc. Nie spodziewałem się Getów. Nie jest dobrze. Nie martw się. Mam wszystko pod kontrolą. Zaraz, zaraz. What? Zdradził swojego. Czyli ten Nilus nie żyje totalnie, naprawdę? Tak by się to prezentowało? Co to takiego? Tam w oddali. To statek, ale wielki! O kurde, co to ma w ogóle znaczyć? Ale dobrze to wygląda, kurde, takie efekty. Ciekawe, jak to w ogóle wyglądało w tej oryginalnej odsłonie. O nie! Już nas zauważyli tak szybko? No w takim razie skorzystajmy sobie ewidentnie ze snajperki, to powinno najlepiej zadziałać. Na takie dalekie odległości.
I proszę bardzo, tam jeszcze jakieś te zombiaki chodzą. Elektryczne, czy tam jak je nazwać. A ta sztuczna inteligencja, taka trochę, nie wiem, różnie się to prezentuje i nagle się zaczął cofać. Nawet zombiaki, nawet jak na zombiaki, nie prezentują się one jakoś, nie wiem, super znakomicie, no ale trudno. Nie chcę jakoś tutaj specjalnie narzekać. Dobra, więc to było w zasadzie na tyle. Tu jeszcze możemy jakąś budkę przeszukać, więc zobaczmy. Ale przyjemna grafika, bo to jest w zasadzie najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o ten remastered. Więc te same tekstury, ta cała grafika oraz optymalizacja. Myślę, że wszystkie te elementy prezentują się bardzo przyzwoicie. Widać, że jest to jednak remaster, że to jest taka gra na podstawie nieco starszej odsłony, bo na przykład te wszystkie tekstury, nie ma tutaj takiej dużej ilości, powiedzmy, tych wszystkich poligonów, czyli właśnie są to dosyć proste kształty. W tych nowych grach, no to tych kształtów jest o wiele więcej, ale sama grafika, tekstury, myślę, że to prezentuje się akurat bardzo przyjemnie. I Nilus nie żyje, niestety. Turianin? Znasz go? To widmo. Był z nami na górze. Coś się poruszyło. Tam, za skrzyniami. Zaczekajcie! Nie strzelać! Jestem jednym z was! Człowiekiem! Jesteś tchórzem. Dobra, co tutaj robisz? Co się tak czaisz? Przepraszam, nie skradałem się, tylko ukrywałem przed tymi stworami. Nazywam się Powell. Widziałem, co spotkało tamtego Turianina. Ten drugi do niego strzelił. Ten drugi? O czym ty diabła mówisz? Tutaj byli dwaj Turianie. Twój przyjaciel i ten drugi, Saren. Chyba się znali. Twój przyjaciel nieco wyluzował i Saren go zabił. Strzelił mu w plecy. Dobrze, że mnie nie widział za tymi skrzyniami. A co z nadajnikiem i co dalej? Zobaczmy. Dokąd udał się Saren po zabiciu Nilusa? Wskoczył do wagonu i ruszył w stronę drugiej platformy. Pewnie szuka nadajnika. Wiedziałem, że ten nadajnik oznacza kłopoty. Wszystko się spieprzyło, gdy go znaleźliśmy. Najpierw pojawił się ten cholerny statek Baza, a potem nastąpił atak. Zabili wszystkich. Wszystkich! Gdyby nie te skrzynie, też byłbym już trupem. Gety cię nie znalazły, dobrze się chował, hech. Jak to się stało, że tylko ty przeżyłeś? Dlaczego nikt inny nie próbował się schować? Nie mieli szans. Ja byłem za skrzyniami, kiedy rozpoczął się atak. Chwila. Byłeś za tymi skrzyniami jeszcze przed atakiem? Ja? Czasami muszę się zdrzemnąć, żeby przetrwać jakoś do końca zmiany. Kimam sobie za skrzyniami, w ciszy. Przeżyłeś, bo jesteś leniwy. Jesteś obrzydliwy. Najlepiej będę mu tutaj wrzucał. Najpierw olewasz pracę, a potem chowasz się tutaj i nie robisz nic, kiedy gety wyrzynają resztę? Nawet nie mam broni. Co miałem niby zrobić? Wybiec i dać się zabić? Tak jest. Nie mogłem ich uratować. Nikt nie mógł. To było okropne. Dobra, ruszajmy. Szkoda czasu. Musimy odnaleźć ten nadajnik, zanim będzie za późno. Powinniście zabrać się kolejką towarową. Tam właśnie poszedł ten drugi Turianin. Ja nie mogę tutaj zostać. Muszę się stąd wyrwać. Ale tutaj kultura z naszej strony. Koleś nam powiedział wszystkie informacje. A tutaj od razu mu wrzuciliśmy na... w ramach odpowiedzi. A, to jeszcze jakieś statystyki tych wszystkich postaci można sobie zobaczyć. Więc jeżeli chcecie, to proszę bardzo. A jeszcze mamy te wszystkie osoby w naszym zespole. Więc wszyscy w zasadzie biją bardzo podobnie, jeżeli chodzi o te wszystkie statystyki. Okej, zaraz, ja chciałem sobie zmienić, powiedzmy, że na shotgun. A jeszcze mogę powiedzieć, z czego oni mogą korzystać. Okej, to ciekawe. Więc walczymy na shotguny, tak jest. Tak się tutaj rozgrywa teraz. Ewidentnie najlepsza taktyka. Dobra, i na samym dole jeszcze mamy to zdrowie. W zasadzie nie zwróciłem jeszcze na to uwagi. No dobra. A mogę jeszcze z naszymi porozmawiać? Nie teraz, do cholery! Ty! Jak to tak niegrzecznie mówić właśnie do kapitana? To nie o to tutaj chodzi.
Jeszcze mamy jakichś kolejnych wrogów, więc zobaczmy. Zaraz, z tej strony. Nie, to jest dosyć średni pomysł. Musimy tutaj zmienić broń. Albo dobra, rushujemy z shotgunem na speedrunie, tak się przechodzi. Zobaczymy, ile jeszcze tutaj życia mam. A, i to się dosyć szybko ginie, okej. Nie, tak chciałem sobie zobaczyć, jak szybko właśnie może tutaj umrzeć w znów ostatnią grę. W każdym razie to było w sumie na tyle na ten pierwszy epizod z tej rozgrywki. Nie wiem, co wy o tym w zasadzie sądzicie, o tym całym tytule. Czy chcielibyście zobaczyć jakąś, nie wiem, kontynuację z tej całej fabuły? Czy właśnie interesuje was ta cała rozgrywka pod kątem fabularnym? Bo ten pierwszy odcinek taki bardziej od strony graficznej chciałem tutaj omówić. A być może kogoś interesuje fabuła. Ja osobiście, no tak jak mówiłem już wcześniej, no to nie grałem w te pierwsze odsłony z tej pierwszej trylogii, więc nie mam pojęcia, co się będzie tutaj działo. Więc jeżeli chcecie, no to piszcie o tym w komentarzach i być może jeszcze nagram o tym jakieś kolejne odcinki. Więc to było tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra!